Dzień dobry Państwu. Wyszedłem na podróż, a przyjechał Pato Tato pod moją posesję i nagrywa film i przysyła dzieci z placu zabaw, a żeby, ja sam będę śmiał, a żeby przyjeżdżał, żeby przychodzili i żeby jego, moją posesję nagrywali. Oto jego samochód, dzwoniłem gdzieś na policję, 9-112 i policjanci powiedzieli, proszę nagrać samochód, tu mam świadkę, organistę i to czynię, nagrywam, jak się nazywa samochód i tak dalej, numer rejestracyjny, mam prawo nagrać wszystko. Tam ten człowiek jest. O. O. I. Poniosłem wyżej, bo ludzie jeżdżą samochodami, żeby nie złapać innego człowieka z samochodu. O, widzicie? O. To jest moja posesja, a to jest jego samochód. O. 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 To jest jego samochodzik. Bardzo proszę. Samochodzik się nagnał. O. MG Studio. Agencja reklamowa kart Pranking. On nawet nie ma zarejestrowanego tego studia. O. Widzicie? W środku wszystko będzie. Będzie wiadomo. Będzie wiadomo. Z przodu nagram. O, to moja idzie, posesja. Idzie. Idzie. To jest chodnik. Idzie. Idzie. I będzie wiadomo. O. Jest nagrany, będzie. Idę. Zmienił tu szybki na czarne, żeby nie było widać. I udam się na komisariat. O, idzie on. O. Idzie. O! No i co ci ten samochód przyszedł? O! No i co chcesz, Pato? Ode mnie? Nasrałeś mi na samochód, czy nie? Co? Nasrałeś mi na samochód, bo ktoś nie nasrał. Ja ciebie nie nagrywam, ani auto. Nie, no się pytam, co się przepraszam nasrało. Bardzo. No. Czy ja nasramy? Pytam cię. Przepraszam bardzo, odpowiedź. Pytanie zadałem. No. Przepraszam. No, ja ciebie też, no. Nasrałem ja ten samochód? Się pytam, kto to nasrał. Nie, przepraszam bardzo. A ja nie wiem, czy to ptaszek. Przepraszam bardzo. A to moje gówno? Nie znam twojego gówna. To odpowiedź na pytanie. Ja nie wiem, czy twoje gówno, skąd ja mogę wiedzieć? Przepraszam bardzo. Odpowiedź na moje pytanie. Nasrałem na twój samochód? Ja auto nie rejestrację nagrywam. Nasrałem na twój samochód? Uwaga, samochód. Dlaczego ty mnie pytasz? Bo powiedziałeś, o, widzicie, ptaszek nagrał. A ja, a Pato Tato oczernił mnie. Ty cały czas jakieś gadasz, to ja się pytam, nie? No może ty nasrałeś. To ja nasrałem. O, widzicie? O. O. I mówi. A ta nalepka ma zginąć. Bo co? Bo to! Bo co? Nie można jeszcze mieć mogę całą szybę. Nie! Nie masz prawo, musi mieć nalepkę. Chłopie, przeczytaj te przepisy. O. A później jest to. Widzicie? Bez prawa, bez rejestracji. Podszyła się jako agencję studio. Ha. No i co? Tak. Dzwonisz po policję czy nie? Co? Dzwonisz po policję, że stoi? Przyjadę zaraz. To dobrze, będziemy się tłumaczyć. No, będziemy się tłumaczyć. No. I co? Jeszcze... I co myślisz, że co? Za oskarżenie to. Że mówię. Za co? Za to, że firma mi okleiła samochód i reklamę mi zrobiła? Nie. Okleiła? Chodź. Powiedziałem, że ja nasrałem. Ja nie wiem, ja się pytam ciebie, czy ty nasrałeś, czy nie. No ja twojego gówna nie znam, do dupy ci nie zaglądałem. No. Przepraszam bardzo. Ja pytam ciebie, czy ja nasrałem to? No ja ciebie też pytam, czy to ty, czy to ptaszek. Nie, no. Ja pytam ciebie, czy ja nasrałem to. A skąd ja mówię, jak ja ciebie pytam? Odpowiedź na pytanie. Tak czy nie? Przepraszam bardzo, Wojtek. Krótko. Ja idę, Wojtek Lajta zaczął. Krótko odpowiadam.